Dzień dobry, wieczór. Jestem ponownie Starki. A oto kolejny odcinek ze Sfornicie. Powiem wam szczerze, od ostatniego spotkania minęło może 5 minut dla mnie. Ale kiedy zobaczyłem tą sumę pieniędzy, to wszystko i w ogóle stwierdziłem, że chcę im się dalej grać, to po prostu gramy. Więc kolonista, swoją drogą jeszcze taka jedna najważniejsza sprawa. Spirit Orby już zżarłem, teraz tylko bierzemy lasery, żeby te drony były potężniejsze, czym droidy, nie pamiętam nigdy co to jest. Powiem szczerze, patrzcie na tą kapliczkę. Po prostu mamy bonusy kiedy chcemy, jak chcemy, za ile chcemy. A przy okazji eliksiry znowu się kończą. Ja wiem, że mógłbym klać wszystkie, ale to są takie, z którymi chcę chodzić po świecie. Z innymi może będę chodził w inne regiony. I dobra. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Zakładka kup ląd. 20 tysięcy. O, patrzcie, jakiś czarodziej. 13 tysięcy. Tutaj mamy też 13 coś. A tu 17 coś. A gra mówi, że nas nie stać. Ale trzeba by na pewno. W sumie nawet jeśli tak, to trudno. Kupimy to za chwilę. Dobra. W takim też wypadku tu mamy chyba jakieś kolejne podziemia. Ale lepiej może bym skończył te elektryczne, że tak nazwę, zanim zajmiemy się tym wszystkim. Więc mniejsza z tym. Budujemy oczywiście mosty. Nie będę na razie może zbyt dużo tego stawiał. Tak delikatnie tylko na tyle. I co my tu mamy? O, widzę, że odnalazłeś moją wieżę. Wiesz, że mam zamiar zmusić cię do zbierania trochę sporej ilości przedmiotów, czyż nie? A nie... Nie sprzeciwię się temu, mam dla ciebie specjalną nagrodę. Mówię o moim super specjalnym kosturze magicznym, czy berle magicznym. O, ciekawe, ciekawe, dobra. Fajne, masz kwiatki. Tak, Cinder Blossom, są wspaniałe i w ogóle. Dobra, mogę ci dać, potrzebuję jeszcze więcej rzeczy, zanim mogę ci coś dać, aha. Dobra, co jeszcze? No wiem, że bardzo chcesz ten super specjalny magiczny kostur, czy berło, czy cokolwiek. No ale ogólnie potrzebuję jeszcze parę rzeczy. Potrzebuję gwiazd, tak? Dobra, gwiazdy mamy. Burak, chodź. Dawaj to. O, dobra, jeszcze tylko jedna rzecz dla ciebie. Jeszcze tylko jedno zlecenie i ogólnie tak, 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 tak. Po tym wszystkim będziesz miał. Okej, jakieś zwoje niepotrzebne. Dobra, więc potrzebujemy czegoś jeszcze. Stal pustki. Potrzebuję tego z oczywistych magicznych powodów. Okej, 10 stali pustki. Powiem szczerze, że sporo. Nawet bardzo sporo. Ale nie wiem. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem, czy to się uda, czy to dobry pomysł. Ale stal pustki. Ha. Co to w ogóle jest? Wiem. Patrzcie, tu jest zagadka związana z całym tym... z całą tą ziemią. Dobra. Muszę teraz tylko zrobić screeny we wszystkich miejscach. I spotkamy się za chwilę, jak już będę miał pełen komplet tego po prostu, wiecie, żebym mógł na spokojnie pokazać, bo wiem, co to jest. Mam już chyba wszystkie numery, jeśli nie mylę, więc spotkam się w tym miejscu, albo kiedy odkryję wszystkie numery, albo kiedy najprościej w świecie stwierdzę, że jakiś brakuje. Tak. Dobra. Trochę czasu minęło, co prawda nie jakoś wiele, ale no, mamy już piękny rysunek przedstawiający dokładny schemat tego wszystkiego. I jeśli się nie mylę, to tak. W sumie mam rysuneczek przed sobą, dobra. Jeden. Teraz tak, tu jest dwa. Tu jest trzy. Teraz czwórka, gdzie była? A, to jest cztery. Pięć. A, sześć jest tu. Siedem. Teraz osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11 i uwaga, uwaga, 12. Czyli dobrze, co sprawdziłem. Uwaga, uwaga, w środku mamy Spirit Orb. A, nawet go nie mam, nie mam miejsca w kieszeni. No cóż, wielka nagroda, co nie była. Ale czego mógłbym się spodziewać w sumie wielkich skrzyniach, skoro na ostatnio dałem tylko Spirit Orby. Dobra, na przykład zobaczmy, czy coś tu mamy zrobione. Nie, wszystko jeszcze dalej w trakcie roboty. I dobra, może jeszcze warto byłoby zobaczyć tą całą stal pustki. Znowu ten cały Void Stone. Nie ukrywam, nie wiem, co to jest.
Ale jak jeszcze przy tym jesteśmy, jeśli to będę kawałek gwiazdy, to muszę zrobić Sigil Makera, wiesz co? Jest to chyba jedna rzecz, której nie posiadam. Tak. Ale dobra, zanim to, to no właśnie... jak tam elektronika... 5 sztuk tylko? Oj, kiepsciucho. Ale dobra, to się tym nie będę przejmował. Przy okazji muszę jeszcze wam pokazać jedną rzecz, której nie pokazałem. Mamy tutaj maszyny drążące. Czasami generują inne rzeczy też, ale mniejsza z tym. Mamy po prostu teraz dostęp do tego wszystkiego. Przez to, że postawię tutaj jedną na stację energetyczną. I dobra. W tym momencie tak naprawdę powiem wam szczerze, chyba wyjścia za bardzo nie ma. Musimy iść zająć się różnymi sprawami takimi przyziemnymi. Ostali pustki niestety nie wykonam. Czyli idziemy do grobowca. A to znaczy, że pora zebrać wszystkie moje roboty. Jeszcze chyba kilka ich miałem, teraz zapomniałem ich zmniejszyć. A, jeszcze tutaj, tak, tu jeden produkuje plastik. W sumie nie wiem, czy jeszcze trochę ich jest, czy nie. Mój cel? Nie dostać obrażeń. Zobaczymy, jak mi pójdzie oczywiście. Jeśli dostanę obrażenia, to będę musiał pewnie powtarzać. No ale patrzcie na tą armię. I tak, wiem, że powinienem zrobić to inaczej, ale co ja tam będę się przejmował jakimś tam tym, jak to powinno wyglądać z schematami. Dobra, tu nic nie, tu nie mam po co iść. A tutaj było po coś? No dobra. Ale jeśli było, co... No patrzcie na to, co... Ta gra po prostu nie wie chyba, co ma ze sobą zrobić już w tej sytuacji. Po prostu... ta podziemia chyba nie były przygotowane na to, że przyjdzie ktoś taki jak ja. I po prostu tak naprawdę to, że wchodzę tu i słówno znaczę z tym, że zaliczam wszystko. A tak, zapomniałem. Tja. Elektryka. Wiem, że tu potrzeba dwóch kostek, bo inaczej się nie przejdzie po klucz. Dobra. Na szczęście co, nie problem? Aha. No w sumie duży problem to... A nie, dobra. Jednak zapomniałem o tym, że to nie było moim wymysłem, tylko naprawdę tutaj tak potrzeba. O, jak mi przykro. Ci wrogowie po prostu szans nie mają ze mną. Czemu właściwie z moimi robotami możliwe. Są droidy, tak, droidy, nie drony. Drony były w jednej gierce, którą się ostatnio ogrywa na Nintendo Switchu. Ale dobra, mniejsza o to. Tak, będę musiał zdecydowanie sobie pobrać, czasem nie pobrać, tylko włączyć funkcję, że oni są dużo mniejsi. Bo na obecny moment to trudno cokolwiek zobaczyć przez nich i ich nazwy. Akurat nie chciałbym powodować, że będą wyglądać standardowo. Jednak podoba mi się ta ich unikalność wyglądowa, wielka. Ale no. Okej, zepsułem pewnie. Ale nie ma co się przejmować. No. Mogę zrobić tak pięknie. Teraz tak, tą kostkę, tak, kill off. I teraz przyciągnij trochę tam. Teraz jeden dobry strzał będzie po wszystkim. Dobra. I teraz muszę tylko przepchać tą kosteczkę po raz kolejny. Nie wiem, który raz już tutaj przyłazimy na tej serii, ale spokojnie. Dobra, ogarnięte. To już nie jest problemem. Oj, jakiś przeciwnik przeżył, jeszcze bym dostał obrażenia. Na szczęście nie dostałem. Dobra, mamy klucz. I teraz tylko szybko na wolność trzeba dobiec. Oczywiście nie przejmując się kaktusami, innymi rzeczami, które tu wszędzie leżą. Chociaż, nie ukrywam, mogłem próżnić sobie ekwipunek, zanim tu przyjdę. Ale niestety tego wcześniej nie zrobiłem, więc... Teraz bym to zrobił, gdybym to, że w sumie nie mam... Dobra, mięso. Do widzenia. Kaktus, do widzenia. Żelazo, do widzenia. Dobra, opróżnię go już przed drzwiami do bossa bezpośrednio. Bo w innych warunkach to ciągle będę dostał z powrotem, dobra? Aha, no tak, to teraz będziecie wszystko mi podnosić non-stop. Żeby zapchać jak wpłynek. Dobra. No to włazimy na bossa. O, nie. Dostałem obrażenie. Aha, czyli
Droidy nie wchodzą na bossa. Dobra. Warto to wiedzieć. Ale wiecie co? Co jest złego tak naprawdę? Dzięki temu dowiedziałem się tylko jednej wartościowej rzeczy. Jestem w stanie tego bossa pobić bardzo łatwo, tylko potrzebuję kilku spirit orbów, żeby zwiększyć swoje obrażenia. Żeby zdobyć spirit orby, czego potrzebuję tak naprawdę? Aha, zobaczmy jeszcze raz. Dobra, potrzebuję fioletowego barwnika, wróżek w słoiku i fragmentów gwiazd. Fioletowy barwnik nie powinien być problemem. A swoją drogą, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to droidy do roboty. Tak, aha, do plastiku tutaj. Jeszcze mam dwóch, jeden na pewno był, a nie, więcej nawet, jeden przy kapeliczce na pewno, drugi przy kowadle. Chyba jeden tutaj jeszcze siedział. I ostatni narzędnik będzie tutaj. Przydałoby się ogarnąć to wszystko, więc maksymalna ilość Royal Clothing. I to jest tak, maksymalna ilość tego, 32, okej. Okay. Pomyślę, że akurat ten barwnik będzie potrzebny podwójnie, bo wiem, że on jest jeszcze przydatny przy tworzeniu zwojów, które wywołują gwiazdy. Zresztą pokażę wam tutaj zaraz. Jest tutaj recepta, Star Scroll, proszę. Nic wielkiego. Dosłownie nic wielkiego, jak widać. Najpierw bym się nawet skupił na chyba zwojach gwiazdogennych. A, dobra. Ale nie, zanim coś to... W sumie mam plastik, co? Jeszcze więcej expów, zanim tamto. W sumie nie wiem, po co to robię, ale... No. Książka to książka. Trzeba ją zrobić wcześniej czy później. Dobra, żółw, chodź pomóc. Dobra, szybciej się rób, ta. Nie mamy całego dnia. A i w sumie póki jest taka sytuacja, co? Może warto przejrzeć market. Nope. Nic przydatnego nie ma. Okej, i teraz najważniejsza rzecz. Nope. No i już wszystko nie wygląda tak mrocznie. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz podręcznik pustki. Znacznie dużo rzeczy jest tutaj związanych z tą samą pustką. Powiem szczerze, nie wiem, co mam o tym mówić. Czy o tym myśleć, tak naprawdę. Ale dobra. 200 parę słoików. Może być potrzebne, dobra, rób. Dostasz moje pozwolenie. A ja w tym czasie nie wiem. No nie mam pieniędzy za bardzo, żeby zrobić coś nie wiadomo co. Więc na razie skupmy się może na takich przyziemnych kwestiach, jak, nie wiem, zbieranie. Albo mam w sumie lepszy pomysł, żeby ten odcinek nie był jakąś tam pustką łażenia bez celu czy coś, to zrobię to, co zwykle robiłem, czyli cięcie. Spotkamy się jak już, aby nagromadzę pieniądze i będę wykupywał ziemię ostatnie, albo nie wiem co, ale coś w sumie. Tak. To jest chyba najlepsze rozwiązanie na obecny moment. Bo nie ukrywam. Dobra, coś tu zgaduję, po prostu widzimy się za chwilę. Dobra, wiecie co? Pogarniam trochę, ale to tak wolno się robi, że po prostu nie. Dlatego też zdobyłem dwa zwoje gwiazd spadających i w sumie w tym momencie nie będę was okłamywał, mam już dosyć czekania. Tak więc prawdopodobnie po prostu wypuścimy tu spadające gwiazdy ile mogę. Ogarnę co się da ogarnąć i lada moment zaczniemy, nie wiem co, ale coś robić ciekawszego. Dobra, 9 spadających gwiazd. No, no szczerze nie pamiętam już nawet do czego one były. Wiem, że 10 potrzebowałem na... jak to się nazywa? No na ten, jak to się... no brakuje mi naprawdę słów. 10 było na pewno na Sigil Makera, czy jakoś tak. Natomiast pozostałe, dla mnie to jest, nie ukrywając, jak mówiłem już, jeśli po prostu nie powtarzam, wielka tajemnica. A dobra, na te, jak to się nazywa, Spirit Orby. I przy okazji muszę przyznać, byłem idiotą, jeśli chodzi o kwestie wcześniej tych podziemi, że mam jeszcze coś takiego i coś takiego. Dzięki temu bym pokonał bossa bez zatrzymywania obrażeń.
Dobra, najpierw jedna jeszcze rzecz. Przydałoby się ogarnąć nowe budki i ewentualnie może potem plecak czy coś. Ale tak, nowe budki, nowe rękawice. I wiem, że to długo będzie trwało, więc po prostu widzimy się w momencie, w którym już to najprościej w świecie, no, wezmę i ogarnę. Jak to ogarnę, jak mówię. Wracamy prawdopodobnie do podziemi, tych, które już znamy, a nóż, widelec, zobaczymy jeszcze. Może się okaże, że zwiedzę te nowe. Chociaż na początek naprawdę chcę się pozbyć już tego raz na zawsze starożytnego grobowca. Dobra, jednak zmiana planów. Kabliczka dała kolonistę. Więc mam 20 parę tysięcy. Jeszcze przy okazji tylko ułyknę standardowe miksturki. No i lecim. Kupować tym razem zimową krainę, bo ją chyba najbardziej zaniedbałem teraz ze wszystkich. Po tym jak kilku kolonistów już zużyłem na ognisko. Przy okazji dalej nie sprawdziłem, czy jest tutaj coś ciekawego. Ale dba mi się z tym, za 9 tysięcy tutaj mam jakiś teren? Czy tutaj coś za 11? Jeszcze się za 7, ale oczywiście 7 nie mam. Tym razem powiem szczerze, to nie będzie problem, mam jeszcze 3 minuty na zbieranie kilku tysięcy. W momencie, w którym, no, mam włączone wszystkie mikstury i w ogóle wszystko, co się chyba da. To akurat będzie tym razem piękne, łatwe, proste. Co długo muszę, zdecydowanie muszę, pomijając jeszcze kwestię tego, zacząć kopać tak po prostu sobie, o tak łażąc po terenach śmierci, lodowych i ognistych, w sumie z nich dalej nie mam tych skarbów wykopywalnych. A wiem, że właśnie jeśli chodzi o skarby wykopywalne, to jest sporo tego. A właśnie, przy okazji rękawiczka się zrobiła. Dobra. Jednak zanim coś, to muszę zobaczyć, co oferuje handlarz i zlecić znowu robienie tych royalnych płócien. O, w ogóle rękawice demonów, co one wymagają? A, włókno szklane, nie, zdecydowanie nie, to jeszcze nie ten etap. Chociaż, szczerze, włókno szklane nie jest problem w wytworzeniu, bardziej chodzi o to, że szkoda mi materiału. Produkuje się długo, no i materiałów sporo co zużywa. Tutaj mamy coś... Róże pustki. Okej. Bo jeszcze, że dalej nie do końca wiem, jak się dostać do tej swojej pustki. Jedne co wiem, to, że ona jest... Bądź co bądź... Dobra, może inaczej, nie wiem, jak się dostać, nie wiem, czym ona jest. Wiem tylko, że da się kupić portale do tej pustki. Jak da się kupić te portale, to pewnie ta pustka jest jakąś nową krainą. Nie wiem, może jakiś alternatywny wymiar, gdzie znowu mam wyspy, wszystko czy coś, tylko że jakoś inaczej. Dobra, mniejsza. Chyba zarobiłem wystarczająco dużo, żeby móc już kupić wyspę. A jeśli nie, to nie będzie i tak problem, zaraz sprzedam jakieś tam śmieci, które mam i będzie. Co to jest? Aha. Dobra, wiecie co, chyba właśnie znaleźliśmy tą zwierzę, o którym prawdopodobnie wspominałem dawno. Czyżby? Tak. Tak, to jest to zwierzę. Patrzcie. Karmiąc je, dostajemy pieniądze. Więc tak, to jest właśnie to, o czym była mowa. Chciałem sobie wspominałem, że tam ktoś mi zaspoilował. Ej, dobra. Niestety. Wybacz, ale achievement mnie do tego zmusza. Ty, na szczęście, drugi kolego, drugi. Będziesz sobie mógł spokojnie tu żyć, nie mam zamiaru cię ruszać. Tym samym... Widzicie. Teraz karmę dla zwierząt będę mógł na kupę kasy przemieniać. Przy okazji, kolejna jakaś postać. Wygląda w sumie jak przeciwnik. Jesteś żołnierzem? Wyzwij mnie i moich braci na pojedynek. Jeśli wygrasz, dostaniesz rzadki skarb. 10 kości, kiedy jesteś gotowy. Okej, dobra, masz. A więc się zaczyna. Przygotuj się na destrukcję. Aha. Okej. A w środku Spirit Orb, bo co innego. Dobra. A swoją drogą zwoje znowu się naprodukowały. Dobra, to siedzimy tutaj. Ała. I z tego co usłyszałem, wróżka prawdopodobnie mnie uratowała przed śmiercią. A jeszcze tu jest jedna gwiazda.
Dobra, dziękuję bardzo, mamy 21 kawałków. Dobra. Ojej, zużyłem wróżkę w słoiku. Niepotrzebnie. Szkoda, że tak samo przeskakuje. Ale dobra, wróżki w słoiku. Magiczny jeleń. I w ogóle, no nieźle, powiem szczerze. Nie sądziłem, że tak dużo się uda załatwić w tak krótkim czasie. Ale dobra. Jak już przy tym jesteśmy, zobaczmy przy okazji, co będzie kapliczka oferowała tym razem. Wykopywanie. Szkoda, że tutaj. Ale dobra. Po prostu wykopujemy wszystko, co się da. I zobaczmy, czy coś z tego będzie przydatnego. I domownicy znowu. No całe szczęście, już ich nie mam. Dużo czasu nie minęło. Ale tak czy jak, kapliczka już pewnie nam się odnowiła. Więc tak, kolejne spirit orby, no nie są za... Aha. Wróżkę nekromantyczną, która przywołuje szkielety, mogę ulepszyć. Nie będę was okumował, nawet nie wiem po co miałbym to robić, ale... Okej, mogę, co zrobię w sumie? A ty przyspieszę jeszcze bardziej kapliczkę. Dobra, odchodzimy może na bezpieczniejsze tereny. I gwiazda spadaj. Dobra, kolejny kawałek gwiazd, fajnie. To teraz jak już przy tym jesteśmy i różdżka się i tak tworzy, to postawmy tego sigil makera. Ładne miejsce. Ładny przyrząd. I zobaczmy, co my tu właściwie mamy. Portal do pustki. Dobra, czyli już wiemy jedną rzecz, da się to wytworzyć. Kosztowne, ale dobra. I co tu jest? Slime sigil? Slime king? Skull sigil, beat sigil, chambet, nie wiem, i toxic sigil. Dobra, wiecie co? Może się nie będę się zajmował i... Dobra, jak już jesteśmy też to muszę... Powiem szczerze, po prostu muszę zobaczyć, jak to teraz działa. A, przyzwa po prostu więcej szkieletów. Okej. Dobra, teraz tak, tego nie chcę na pasku. Niczego jeszcze nie chcę. Dobra, wszystko już pozostało może być. Ale w takim wypadku, wiecie co, ludzie, widzimy się za chwilę, jak będę próbował po raz kolejny bossa pokonać, ale najpierw jeszcze to. I jak tutaj mamy, czy mogę już... Nie, dopiero 6. Szkoda. Ale okej, fajnie. Przynajmniej kolejna rzecz tutaj jest ogarnięta. Dobra, więc po prostu widzimy się za chwilę, jak już będę rozgremiał po raz kolejny tego bossa w starożytnym... No, grobowcu czy jakoś tak? Tak, chyba tak się to nazywało. Albo wiecie co, nie, jednak wam pokażę wszystko. Ponownie. Piłem swoją drogą wszystkie eliksiry. Tym razem, więc... Wow, to będzie ciekawe. Co prawda tym razem, jak widzicie, nie wziąłem ze sobą druidów, ale nie sądzę, żeby były jakoś szczególnie potrzebne. W sumie gra to teraz potwierdza tylko, że bez nich też sobie świetnie poradzę. W ogóle ciekawa sprawa. Co chwilę wybucham. Przy każdym machnięciu tworzę jakieś kule energii. Co się mówi, że jestem już w takim stadium, że tak naprawdę te wszystkie droidy i tak mi nie są do niczego potrzebne. A teraz dobra, gro, spokojnie. Pozwól mi przepchać to coś. Tą kostkę energetyczną. W sumie to jest podstawa, jeśli chcę dostać się do bossa. Niestety przez problemy w zaplanowaniu tych podziemi. Dobra. Szkoda, że nie chcę tego jakoś przyspieszyć, ale no. Może i tak nie powinienem narzekać, nie jest źle w końcu. Przynajmniej da się to przejść, nic w niektórych grach. A, tu chyba był jakiś przeciwnik, jeśli się nie mylę. A przynajmniej powinien być. Cia. Więc okej. To teraz tak. Na spokojnie w ten sposób. Okej. Kwestia załatwiona. Teraz jeszcze tak, tak. I swoją drogą wiem, że prawdopodobnie istnieje lepsze, bardziej optymalne rozwiązanie na to wszystko, ale w ogóle tam optymalność nas interesowała. Nie interesuje przechodzenie tego wszystkiego. A! Jak jestem elektryczny, to ja sam automatycznie otwieram i zamykam wszystko. Samym sobą, okej. Dobra. To idziemy. I trzymajcie kciuki, żeby się udało. Chociaż kogo ja szykuję, no... Teraz to nie ma szans, żeby się nie udało.
O, i nagroda kolejna. Oczywiście takie rzeczy też. Nie, przeżyliśmy to w tym razem chwilkę, to jeszcze bez otrzymania obrażeń. Dobra. Brawo ja po prostu. Gorzej tylko, że mogę w swoje struktury też strzelać. Ale dobra. Wiecie, jak to można lepiej świętować? No ja wam zaraz powiem. Karmiąc krowę... Karmię. Ja. Lepiej, żeby ona przy tym nie zginęła. I tak, potem tworzyć więcej karmy. Swoją drogą mamy trochę spirit orbów, co? Użyję od razu... Wiem, że może was to dziwić, ale na expy. Nie czuję, żebym po prostu trzymał łapę. Wezmę to. Bo struktury farmowe teraz będą szybciej działały. A jest to związane z jedną rzeczą, którą chciałbym wykonać, dobra. To nie jest nam na razie potrzebne. Teraz tak, bot tutaj. Maksymalnie ile się da karmy. I tak jakoś wolno się tworzy. Bo właśnie chciałbym szybko, wiecie, kasę nafarmić z jelenia. Jak się nafarmi kasę z jelenia, będziemy mogli wykupić już wszystkie tereny. Dobra. Przy okazji, jak tam płótno. O, starczy już na buty, dobra. To craft. Craft czym prędzej. I dobra. Jest tu jeszcze coś, co można wykraftić? No, oczywiście tylko to, ale... Nadal nie mam jeszcze dostępu do pustki. Chociaż mam tyle przewagę, że już mniej więcej chyba wiem, jak tam wejść. Dobra, 6 karmy. Albo dobra, wiecie co, już tak ciągle zmieniam zdanie. Póki jeszcze mam na sobie efekt tych eliksirów wszystkich. Chodźmy do tych nowych podziemi, które odkryłem, tych ognistych. Odcinek i tak niedługo się powinien kończyć, więc... Akurat tak idealnie na podsumowanie wszystkiego. I włazimy. Okej. Okej, nie mogę wejść. Tutaj co mamy? Serio? Tylko demona? Okej. O, jakieś latające, płonące czaszki. Aha. Czyli mamy już wejście do bossa i mamy drzwi, których znowu nie mogę otworzyć. Pięknie. Po prostu pięknie. Aha. Czyli tu jest pełno pułapek, które... Kula ognia? Czy ja odkryłem jakiś właśnie sekretny pokój przypadkiem? Chyba tak. Dobra, mniejsza z tym. Okej. Okay. Okej, okay. Czyli te kule ognia też odkryłem sekretny pokój. Fajnie. Trzeba się w ogóle nie przy niczym przejmować. Dobra. Chyba tego nie ogarniam. To ma jakieś większe znaczenie, to ja nie wiem, co jest, ale dobra. Aha, dobra, prawo ja po prostu. A nie, nie, jeszcze te kryształki jakby. Nie ma miejsca na nie, prawda? No oczywiście, że nie mam. Jakiś kamień, węgiel, czyli nic, co jest cenne i potrzebne. Dobra, to lecimy. Au, dostałem obrażenia. I jeszcze coś przeciwnicy. Dobra. Są zamknięte. A, okej. Niebieski klucz. Dlaczego był w ogóle niebieski klucz? Ktoś pamięta? Ja pamiętam, że były jakieś tam, powiedzmy, miejsca zamknięte, ale dlaczego konkretnie nie było, to nie jestem pewien. Ale dobra, kolejny sekretny pokój. I okej. W takim wypadku teraz muszę prawdopodobnie iść otworzyć coś, co było zamknięte, niebieski klucz. Tutaj, okej. Nie, nieco. To jest broń dla lamusów teraz. Moim mieczem można więcej zdziałać niż tym czymś. Okej. Czerwony klucz? Ty, chwila, nie. Ja w ogóle widziałem jakieś drzwi na czerwony klucz? Okej, przy okazji, że tutaj trzeba coś pozapalać, no to idealnie do tego się nadaje moja moc ognia. Która losowo wystrzeliwuje ze mnie kulę ognia. Znowu przydałby się jakiś przycisk, jeden od po prostu wielkiego buffa, który zarzuca wszystkie mikstury. Tak niestety zaraz będą się uchylać wszystko. Ale dobra. Osortowany jak w punek, co teraz łatwiej będzie wychylać. Dobra, fajnie. No nie będę czekał, po prostu
przedłużamy efekty od razu. Jako, że mam wróżki w słoikach, to też nie ma się czego bać tak naprawdę. Co tu jeszcze jest? Okej. Leczniczą też mogę użyć, bo w sumie daje niezłego kopa, chociaż nawet nie wiem po co, dobra. I to jest tak, mamy klucz do bossa. Już teraz? Okej. Wiecie co, nie. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby już iść mierzyć się z bossem. Tylko myślę, że jest jeszcze pełno pokoi, które mogę... A więc tu było chyba... Serio, tu było wytłumaczenie tego? Aha. Inaczej tego podsumować nie umiem. Ale dobra. Co jeszcze gdzie odkry... A, dobra, boss. Nie, do bossa nie idę. Czyli tutaj faktycznie był... Teraz tylko gdzie było coś na zielone. Jeśli my chyba nawet mijaliśmy to niedawno. Chyba... Nie, to nie było tu. Tak, tu były drzwi, a w środku skrzynka z... Ogniską... Ognistą różdżką? Okej, wskoczyła na początek i jaki miała opis? Używaj do atakowania, do strzelania w obiekty i atakowania przeciwników 25 i 50, a trochę mniejsze niż to co mam, ale dobra. A, czyli taki piu-piu. Okej. Ej, dobra. Chyba już wszystko w takim razie zrobiłem, został mi tylko boss. Oczywiście dziecinnie proste wszystko, jak się tak patrzy szczegółowo na to. Teraz zostałem dopiero achievementa za przejście tego. Okej. Dziękuję bardzo, kolejny Spirit Orb. Boss pokonany. A wiecie co to oznacza? Pierwsza rzecz poza tym, że mamy tu coś ognistego. Po pierwsze mogę spróbować to ulepszyć. Po drugie chyba wiem jak już rozwiązać parę zagadek, ale najpierw... Aha, dobra. Mam już następny cel. Złowić jak najwięcej tych lawowych węgorzy. Ale zanim to coś co... Tutaj to było? Tak, tutaj. Oczywiście pewnie nic wielkiego za to nie dostanę. Bo po co miałbym dostawać? Nie, tylko skrzynka, która da Spirit Orba. Wow. Powiem szczerze, że stało się tak dużo w tak krótkim czasie, że już w sumie sam nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Dobra. W takim wypadku jak na razie wam powiem tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku i w ogóle miejmy nadzieję, że wyjdzie dobrze, nawet lepiej. Mam nowe buty. Fajna prędkość teraz, no i no już naprawdę trzymajcie się. Hej, hej.